No, nie wiem, czy to wszystkich wzbudzi, ale podobno Polki prowadzą. Jak zawsze zresztą. Z nami oczywiście. Bardzo proszę Państwa radnych o powrót na salę, zajmowanie miejsc. Wiemy to z Donatana, prawda? Słowianie, Słowianki. Zapraszam, zajmowanie miejsc. W przerwie, może w przerwie przegłosujemy wszystko. Panie i panowie, bardzo proszę o zgłaszanie gotowości. Platforma gotowa? Jeszcze nie. PiS gotów, panie radny? Jeszcze nie, tak? Gotów. Przyjazny? Gotów, tak? Co prawda pana Migdała nie widzę, ale rozumiem, że bez niego i też jesteście gotowi. Tak. Jeszcze proszę o potwierdzenie Platformy, że jest, klubu radnych Platformy, że jest gotów. Wiem, no, dlatego czekam. Gotowa? Gotowa. Szanowni Państwo, zaczniemy teraz blok głosowań. W pierwszej kolejności przegłosujemy projekt uchwały w trybie jednego czytania, to jest rezolucję. Potem poprawki do WPF-u i WPF. I potem, rozumiem, drugie czytania tych wszystkich innych uchwał. Nie działa, tak? U pana radnego, bardzo proszę tutaj, u pana radnego Pilcha w pierwszym rzędzie. Zgasło wszystko. No tak bywa. Nic nie było, nic nie będzie. Zrobiliśmy 160 prawie głosowań budżetu, to zrobimy te kilkadziesiąt WPF-u. Też nie działa. Może pan radny zmieni miejsce siedzenia, bo to może miejsce jest takie felerne. No, może szybciej. Zależy, jak się będziecie Państwo sprawować, prawda? Nie możemy, mamy awarię u pana radnego PIK. No tak jest. To jest tak zwana złośliwość rzeczy martwych. Na razie jest wszystko, wszystko, tak? Nikt nie zgłasza żadnych jeszcze usterek. Szanowni Państwo, pierwsza sprawa, rezolucja w sprawie wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczącej artykułu 63a Kodeksu Wykroczeń, projekt Komisji Praworządności. W dyskusji nie padły żadne poprawki, nie było żadnych autopoprawek. Proszę o przygotowanie głosowania. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem rezolucji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. 38 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada przyjęła tą uchwałę, przepraszam, tą rezolucję. Proszę Państwa, teraz mamy głosowanie w sprawie poprawek dotyczących WPF. I mamy wycofane poprawki Klubu Radnych Platformy. Mamy wycofaną poprawkę, która pana radnego Poremskiego. Mamy natomiast niewycofaną poprawkę pana Józefa Pilcha i ją będziemy w pierwszej kolejności głosować. Proszę o przygotowanie głosowania. Tak jest. Proszę o przygotowanie głosowania. Poprawka pana radnego Pilcha.
Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę, zamykamy. Proszę wynik. 11 za, 28 przeciw, dwie osoby wstrzymały się, jedna nie brała udziału, poprawka odrzucona. Proszę o wydruk. Teraz tak, mamy wycofane poprawki pana radnego Migdała i mamy kilka poprawek pana radnego Szymańskiego. Proszę Państwa, tak, teraz mamy pierwszą poprawkę pana radnego Szymańskiego. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy 11 za, 28 przeciw, jedna wstrzymała się, poprawka odrzucona. Poprawka numer 2 pana radnego Szymańskiego. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę, zamykamy, proszę wynik. 12 za, 29 przeciw, jedna wstrzymująca się, poprawka odrzucona. I poprawka numer 3 pana radnego Szymańskiego. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Czy ktoś jeszcze głosuje? Głosuje, głosuje, głosuje. Zamykamy, proszę wynik. Głosowaliśmy 12 za, 30 przeciw, poprawka odrzucona. Teraz mamy poprawki pana radnego Włodzimierza Pietrusa. Pierwsza poprawka wycofana, głosujemy poprawkę drugą. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Proszę wynik. 12 za, 30 przeciw, jedna osoba wstrzymała się, poprawka odrzucona. Poprawka numer 3 pana radnego Pietrusa, głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy wynik, proszę. 12 za, 29 przeciw, jedna wstrzymująca się, poprawka odrzucona. Poprawka numer 4 pana radnego Pietrusa. Za, przeciw, wstrzymujący. Ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy 12 za, 28 przeciw. Poprawka odrzucona. Poprawka numer 5 wycofana. Głosujemy poprawkę numer 6. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. 12 za, 29 przeciw, jedna wstrzymująca się, poprawka odrzucona. Poprawka numer 7 pana radnego Pietrusa. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę, zamykamy, proszę wynik. Wow. 12 za, 29 przeciw, jeden wstrzymujący się, poprawka odrzucona. Poprawka numer 8 pana radnego Pietrusa. Za, przeciw, wstrzymujący się. Zamykamy, proszę, wynik. Głosowaliśmy 12 za, 24 przeciw, jedna wstrzymująca się, poprawka odrzucona. Poprawka numer 9 pana radnego Pietrusa. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę, zamykam wynik. Zamykam głosowanie, proszę, wynik. 11 za, 30 przeciw, jedna wstrzymująca się, poprawka odrzucona. Poprawka numer 10 wycofana. Poprawka numer 11, głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę, zamykamy, proszę wynik. Głosowaliśmy 12 za, 29 przeciw, jedno wstrzymujące się, poprawka odrzucona. Poprawka numer 12 pana radnego Pietrusa, głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę, zamykamy wynik, proszę. 11 za, 29 przeciw, 1 wstrzymujący, poprawka odrzucona. Poprawka numer 13 pana Pietrusa. Głosujemy. Za, przeciw, wstrzymujący się. Zamykam, proszę, wynik. 11 za, 24 przeciw, 1 wstrzymujący się, poprawka odrzucona. I proszę wydruk, bardzo proszę.
Proszę Państwa, poprawka numer 14 pana Pietrusa. Proszę o przygotowanie. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Proszę wynik. Zamykamy. Proszę wynik. 12 za, 26 przeciw, 1 wstrzymujący. Poprawka odrzucona. I poprawka 15 pana radnego Pietrusa. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. 12 za, 27 przeciw, 1 wstrzymująca, poprawka odrzucona. Jeszcze mamy, tak jest dalej, 16 poprawkę pana radnego Pietrusa. Za, przeciw, wstrzymujący się, proszę wynik. 12 do 23, przeciw, odrzucona poprawka. Poprawka 17, głosujemy. Głosujemy, ktoś jeszcze głosuje, zamykamy, proszę wynik. 10 za, 29 przeciw, 1 wstrzymujący, odrzucona. Poprawka numer 18. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, zamykamy wynik, proszę. 11 za, 30 przeciw, brak wstrzymujących się, poprawka odrzucona. Poprawka numer 19. Za, przeciw, wstrzymujący się, bardzo proszę, wynik. 10 za, 29 przeciw, 1 wstrzymujący się, poprawka odrzucona. Poprawka numer 20. Głosujemy. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. 11 za, 30 przeciw, 1 wstrzymujący się, poprawka odrzucona. Poprawka 21. Głosujemy. Zamykamy głosowanie, proszę wynik. 12 za, 29 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawka numer 22. Głosujemy. Zamykamy głosowanie. Proszę wynik. 12 za, 27 przeciw. Poprawka odrzucona. Poprawka 23. Głosujemy. Ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. 12 za, 29 przeciw. 1 wstrzymujący się. Poprawka odrzucona. Poprawka numer 24, tak. Bardzo proszę, głosujemy. Za, przeciw, wstrzymujący się. Zamykamy, proszę, wynik. Głosowaliśmy 11 za, 28 przeciw, 1 wstrzymujący się, poprawka odrzucona. Poprawka numer 25. Głosujemy. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy wynik, proszę. Głosowaliśmy 12 za, 29 przeciw, 1 wstrzymujący, poprawka odrzucona. Poprawka numer 26. Głosujemy. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. 12 za, 29 przeciw, 1 wstrzymujący się, poprawka odrzucona. Poprawka 27. Głosujemy. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy wynik, proszę. 12 za, 30 przeciw, 1 wstrzymujący się, poprawka odrzucona. Poprawka numer 28. Głosujemy. Za, przeciw, wstrzymujący się, proszę wynik. 12 za, 30 przeciw, 1 wstrzymujący się, poprawka odrzucona. Poprawka numer 29. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, proszę o wynik. 12, 29, 1, poprawka odrzucona. Poprawka numer 30.
Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. 12 za, 29 przeciw, 1 wstrzymująca, poprawka odrzucona. I mamy jeszcze poprawkę pana radnego Gilarskiego. Wprowadza się zmiany do druku w sprawie WPF-u wynikające z przyjęcia poprawek do druku poprzedniego. Co prawda tam żadnych poprawek nie przyjęliśmy, ale ta poprawka, ale nie pana radnego Gilarskiego. W związku z tym, ale głosujemy, bo ta poprawka nie została wycofana. W związku z tym głosujemy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę, zamykamy, proszę wynik. 3 za, 30 przeciw, 0 wstrzymujących się, 2 nie biorące udziału w głosowaniu, poprawka odrzucona. Bardzo proszę o potwierdzenie przez pani dyrektor wszystkie poprawki. Czy ktoś z państwa radnych zgłasza jakieś uwagi co do nieuwzględnienia jego poprawki w głosowaniu? Nie widzę, w związku z tym rozumiem wszystkie poprawki, bo to trochę było zamieszania. Proszę państwa, teraz przeprowadziliśmy głosowanie poprawek. Mamy autopoprawkę i poprawki. Proszę, jedną autopoprawkę, tak. Dwie autopoprawki i żadnych poprawek, rozumiem. Głosujemy druk z przyjętymi autopoprawkami. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Jeszcze ktoś głosuje? Nie widzę. Zamykamy, proszę wynik. Głosowaliśmy 31 za, 10 przeciw, 2 osoby wstrzymały się. Stwierdzam, iż Rada przyjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na następne lata. Gratuluję. Jednocześnie bardzo proszę, zwracam się z uprzejmą prośbą do pani dyrektor, aby Biuro Skarbnika przygotowało i przekazało do Kancelarii Rady do piątku 20 grudnia do godziny 12 załączniki do uchwały podjętej według tego druku, bo chcemy to potem podpisać i przed świętami. To samo dotyczy budżetu, bardzo bym prosił. I teraz drugie czytania. Pójdziemy jak burza. Szanowni państwo, mamy teraz uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Monte Cassino Konopnickiej, projekt prezydenta, druk numer 1573. W tej sprawie mamy poprawki pana Pietrusa Gilarskiego i radnego Węgrzyna. Druga poprawka pana radnego Węgrzyna została wycofana. Szanowni państwo, rozumiem, pozostałe nie zostały wycofane, nie ma kolejności tutaj. Głosujemy w takim układzie najpierw poprawkę pana radnego Pietrusa, potem Gilarskiego, potem pierwszą poprawkę pana Węgrzyna. Proszę o przygotowanie się do głosowania. Konopnickiej, miejscowy plan Monte Cassino Konopnickiej. Pierwsza poprawka pana Pietrusa, tak. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem poprawki pana Pietrusa? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę, zamykamy, proszę wynik. 13 za, 30 przeciw, poprawka odrzucona. Głosujemy poprawkę pana radnego Gilarskiego. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę, zamykamy, proszę wynik. Głosowaliśmy 10 za, 30 przeciw, poprawka odrzucona. Bardzo proszę, wydruk. Kośmider obecny, jak najbardziej. No, znowu mnie pani radna myli z Kosiorem. Nie pierwszy i nie ostatni raz. I głosujemy poprawkę pana radnego Węgrzyna, tak, pierwszą poprawkę, bo druga została wycofana. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Bardzo proszę, wynik. 29 za, 10 przeciw, poprawka została przyjęta.
Rozumiem, że w związku z tym projekt musi zostać ponownie wyłożony, czyli wstrzymujemy głosowanie nad ostateczną wersją programu. W związku z tym stwierdzam, iż Rada dokonała przez głosowanie, bo jeszcze nie przegłosowaliśmy projektu uchwały, więc nie musimy nic deklarować. Czyli rozumiem, w tej sprawie wstrzymujemy głosowanie, odraczamy ze względu na konieczność ponownego wyłożenia. Proszę Państwa, teraz mamy tak, utworzenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to jest projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 845. W tej sprawie mamy wycofane poprawki Pana Radnego Hawranka, w związku z tym głosujemy druk z autopoprawką, nie było tam żadnych autopoprawek, tak? Wycofane. Proszę Państwa, głosujemy druk. Tak, po spełnieniu celu odesłania do wnioskodawcy. Proszę o przygotowanie głosowania. Przypomnę, dotyczy to projektu uchwały w sprawie powołania spółki parkingowej. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. 36 za, brak przeciwnych, 5 osób wstrzymało się. Stwierdzam, iż Rada przyjęła uchwałę w sprawie powołania jednoosobowej spółki parkingowej, można powiedzieć. Tu są budżetowe. Proszę Państwa, teraz te różne bieżące rzeczy, które w międzyczasie omawialiśmy. Zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie wielkiej prognozy finansowej, druk nr 1590. W tej sprawie mamy autopoprawkę, nie było żadnych poprawek, głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały wraz z autopoprawką? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Dziękuję i proszę o wynik. 41 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada przyjęła tę uchwałę. Kolejna sprawa, wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym ulicy Józefitów 1 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem, druk nr 1553. W tej sprawie nie ma żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. 40 osób za, 1 przeciw, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę. Pan radny Hawranek się pomylił. No tak się zdarza. Tak się zdarza. Nie, to Święka nie ma tu nic do rzeczy. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikatu udzielenie ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku nr 3 na osiedlu Centrum C. Projekt Prezydenta, druk nr 1568. Nie ma żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś głosuje jeszcze? Nie widzę. Zamykamy. Wynik proszę. 35 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę. Wyrażenie zgody na odstąpienie żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 106 położonego w budynku nr 1 na osiedlu Centrum C w Krakowie. Projekt Prezydenta, druk nr 1569. Nie mamy żadnych poprawek. Głosujemy. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Wynik proszę. 33 za, 1 przeciw, 4 wstrzymały się, 1 nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę. Wyrażenie zgody na odstąpienie żądania zwrotu bonifikatu udzielenie ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w budynku nr 14 przy ulicy Fałata w Krakowie. Projekt Prezydenta, druk 1570. Nie ma żadnych poprawek ani autopoprawek. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. 34 za, 1 przeciw, 4 się wstrzymało. Stwierdzam, iż Rada przyjęła uchwałę. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikatu udzielenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 81 położonego w budynku nr 40 na osiedlu na wzgórzach w Krakowie. Projekt Prezydenta, druk 1571. Nie ma żadnych poprawek ani autopoprawek. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy 34 za, 1 przeciw, 4 wstrzymały się. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę.
Proszę Państwa, teraz będzie przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2014. Jest to projekt prezydenta, druk numer 1572. W tej sprawie mamy dwie poprawki pana radnego Rachwała oraz poprawkę pana radnego Jaśkowca, która została wycofana. W związku z tym będziemy głosowali poprawkę numer 1 i numer 2. W tej sprawie mamy negatywną opinię pana prezydenta. Sekundkę musimy poczekać. Głosujemy pierwszą poprawkę pana radnego Rachwała. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze bierze udział w głosowaniu? Nie widzę, zamykamy, proszę. Głosowaliśmy. Pierwsza poprawka Rachwała. 10 za, 26 przeciw, 1 wstrzymała się. Poprawka odrzucona. Druga poprawka pana radnego Rachwała. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. 11 za, 26 przeciw, poprawka odrzucona. Poprawki pana Jaśkowca nie ma. Głosujemy druk bez poprawek. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę wynik. 23 za, 4 przeciw, 4 wstrzymały się. Stwierdzam, iż rada przyjęła tę uchwałę. Bardzo proszę wydruk. Pan radny Pietrzyk zgłasza pomyłkę w głosowaniu. Szanowni Państwo, teraz mamy ustalenie, uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. Jest to druk numer 1592. Nie mamy żadnych poprawek ani autopoprawek. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. 36 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się. Rada przyjęła tę uchwałę. A, to jest 1400 uchwała. Jakiś mały jubileusz. Tak, no może szampana. Ustalenie kierunków działania dla prezydenta miasta Krakowa dotyczące opracowania programu poprawy stanu bezpieczeństwa przejść dla pieszych znajdujących się w rejonach bezpośrednio sąsiadujących z placówkami oświatowymi. Jest to projekt grupy radnych, druk 1574. W tej sprawie mamy poprawkę pana radnego Poremskiego i poprawkę pana radnego Jaśkowca. Rozumiem, że w stosunku do poprawki pana radnego Jaśkowca opinia wnioskodawców jest pozytywna, a w stosunku do pana Poremskiego, czy poprawki pana Poremskiego negatywna. Głosujemy pierwszą poprawkę pana radnego Poremskiego. Bardzo proszę, proszę o przygotowanie głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem poprawki pana radnego Poremskiego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. Szanowni Państwo, 11 za, 24 przeciw, 3 osoby się wstrzymały. Poprawka została odrzucona. I poprawka pana radnego Jaśkowca. Bardzo proszę. No coś, maszyna też nie do końca wie, jak się włączyć. Jakiś mamy problem, tak? Nie, wiesz. Ale problem rozwiązujemy. Na te dwa głosowania to ręcznie możemy zrobić, jak trzeba. Albo trzy. Bo tu jeszcze są głosowania, tak, pani Marto? Tu jeszcze są. Kto jest za przyjęciem poprawki pana radnego Jaśkowca? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Czy ktoś jeszcze bierze udział w głosowaniu? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. 30 za, 3 przeciw. Poprawka przyjęta. I głosujemy projekt wraz z poprawką. Proszę o przygotowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały wraz z poprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. 37 za, 0 przeciw, 2 osoby wstrzymały się, 1 nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada przyjęła tę uchwałę. I kolejna sprawa, zmiana uchwały Rady Miasta z 10 października 2012 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń. Projekt grupy radnych, druk nr 1575. W tej sprawie nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy druk wersji pierwotnej. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. 39 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada przyjęła tę uchwałę. Ale to jeszcze nie wszystko, bo mamy, troszkę uchwał jednoczytaniowych. I teraz tak, mamy pierwszy druk, ustalenie sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, samorządowych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Rozumiem, że to jest nie głosowanie, tylko musimy przejść po... Nie, to głosowanie. Aha, no to przepraszam, bo to kolega prowadził i poszedł jak burza. Proszę Państwa, w tej sprawie nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy druk wersji pierwotnej. Przypomnę, 1597 za, przeciw, wstrzymujący się. Zamykamy, proszę wynik. Nie, to było takie... 43 za, no ale jednak, chyba była. Stwierdzam przyjęcie uchwały. 43 osoby za. Druk numer 1576. To jest ustalenie kierunków działania dla prezydenta mające na celu umieszczenie na stronie internetowej w miasta Krakowa danych dotyczących przetargu i umów zawieranych przez miasto Kraków z podmiotami zewnętrznymi. Projekt grupy radnych, druk 1576, pozytywna opinia z uwagami prezydenta. Głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. 42 osoby za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę. Kolejny druk dotyczy skarga na działanie Zarządu Budynków Komunalnych. Projekt Komisji Rewizyjnej w tej sprawie. Aha, jest wniosek o odesłanie. Jest wniosek o odesłanie, jest głos za, głos przeciw. Jest wniosek o odesłanie pana radnego Migdała. Proszę bardzo, pan radny Ptaszkiewicz, bo to jest wniosek formalny, więc jest zawsze za i przeciw. Panie przewodniczący, szanowni państwo, tak jak mówiłem w czasie czytania, wojewoda wszczął procedurę wobec rady w związku z niezałatwieniem sprawy w terminie. Wracanie tego tematu do komisji naraża nas na dodatkowy proces skarżenia i do organu wyższego. Dostaliśmy tryb upominawczy i uchwałę wojewody mobilizującą nas do załatwienia tej sprawy w jak najszybszym terminie, dlatego proszę, żeby dzisiaj rozstrzygnąć tę sprawę. Jeżeli ktoś jest Państwem sprzeciw, to przeciw, ale w tej sprawie już nic więcej się nie da powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mieliśmy głos przeciw wnioskowi. Przypomnę wniosek pana radnego Migdała o odesłanie do wnioskodawcy w celu ponownego przeanalizowania sprawy. Kto jest za wnioskiem odesłania? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. 28 za, 13 przeciw. Rada odesłała ten wniosek do wnioskodawcy w celu ponownego rozpatrzenia. Kolejna sprawa, też w trybie jednego czytania, ustalenie kierunków działania prezydenta w sprawie utworzenia, następnie wdrożenia projektu Krakowski Program Wspierania Uzdolnionych. Jest to projekt grupy radnych, druk nr 1593. W tej sprawie mamy poprawkę pani radnej Pateny. Jest pozytywna opinia wnioskodawców uchwały do tej poprawki.
ale nie przyjęta jako autopoprawkę, więc musi być głosowana. Proszę o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki pani radnej Pateny? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wynik. 37 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Poprawka została przyjęta. Głosujemy druk wraz z poprawką. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę, zamykamy. Proszę wynik. Za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, iż Rada przyjęła tą uchwałę. Kolejna sprawa, uchwała w sprawie udzielenia dotacji Miejskiej Instytucji Kultury. I to jest też jednoczytaniowa. Nie było żadnych poprawek ani Kto z Państwa radnych, w tej sprawie nie było żadnych poprawek. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tej uchwały? Kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś głosuje? Bardzo proszę, wynik. 40 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada przyjęła tą uchwałę. Kolejna sprawa to jest też jednoczytaniowe. Przyjęcie wzoru wniosku o udzielenie dotacji i tak dalej, według druku 1606. W tej sprawie nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy. Panie Marto, tam było jakieś wprowadzenie do porządku, do drugiego czytania. Jest, dalej. Dobra. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. 42 za, 0 przeciw, 1 wstrzymała się. Stwierdzam, że Rada przyjęła tę uchwałę. Kolejna sprawa, zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie kierunku działania prezydenta w sprawie pozytywnego programu zmiany krakowskiej edukacji na stosowne lata. W tej sprawie nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy w druk wersji pierwotnej. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę, zamykamy. Proszę wynik. 41 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, iż Rada przyjęła tą uchwałę. Teraz mamy projekt uchwały w trybie dwóch czytań, w związku z tym będziemy musieli wprowadzić ten punkt do porządku obrad. Przypomnę, dotyczy zmian w budżecie miasta Krakowa według druku 1601. Został złożony wniosek o wprowadzenie do drugiego czytania jako sprawy nagłej tego punktu. Głos za, głos przeciw, nie widzę, głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy. 42 osoby za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada wprowadziła ten punkt do drugiego czytania. I teraz nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Stwierdzam odbycie drugiego czytania i głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. 40 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada przyjęła ten projekt. Podobna sprawa. Wniosek o wprowadzenie do drugiego czytania jako sprawy nagłej projektu uchwały według druku 1602 dotyczy zmian w budżecie miasta Krakowa. W tej sprawie jest autopoprawka prezydenta. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi. Nie widzę. Wprowadzamy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? 1602. Już, moment, bo to myśl ludzka biegnie szybciej niż ten prąd, te elektrony po kablu. Kto jest za wprowadzeniem, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę, zamykamy, proszę wynik. Głosowaliśmy. 39 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada wprowadziła ten projekt drugiego czytania. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie drugiego czytania i głosujemy druk wersji wraz z autopoprawką. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Proszę wynik. 41 za, brak przeciwnych. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Stwierdzam, że Rada przyjęła tę uchwałę.
Kolejny wniosek o wprowadzenie do drugiego czytania jako sprawy nagłej projektu uchwały według druku 1613 w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Krakowie. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego projektu do drugiego czytania do porządku obrad? O, coś. Kto jest za wprowadzeniem, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę, zamykamy, proszę wynik. 39 za wprowadzeniem, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada wprowadziła ten punkt do drugiego czytania. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję, stwierdzam odbycie drugiego czytania i głosujemy druk wraz z wersji pierwotnej bez żadnych poprawek, autopoprawek. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę, zamyk. Bardzo proszę, wynik. 34 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się, 1 nie biorąca udziału w głosowaniu. Stwierdzam, iż Rada przyjęła tą uchwałę.